oceniając film, wspierasz rozwój kanału. Witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się około 220 km od miasta Sydney, za błękitnymi górami miejscowości Glen Davis. Miejscowość nazywana jest Miastem Duchów, ponieważ jej liczebność spadła do 100, a kiedyś była to kwitnąca życiem sporawa miejscowość, bo miała ponad 2500 mieszkańców. Dramatycznie to spadało. A dlaczego tak się stało? Easy Vlog zaprasza! Zatrzymałem się tutaj w tej stacji benzynowej z małą restauracją na jakiejś wsi, żeby coś zjeść. Pierwszy przystanek, żeby troszeczkę się zresetować, odpocząć od jazdy. Do miejsca docelowego mam jeszcze 100 km, także z 1,5 godziny jazdy po tych górach. Typowa australijska stacja benzynowa, czyli tam mamy jakiś sklep z częściami samochodowymi i zimne napoje. Tam płacimy. Mały kącik restauracyjny. I jak to widzicie, można zamówić coś do jedzenia. Wybór jest niewielki. Zamówiłem sobie burgera. Tak on to wygląda. Cola zero, kawa i frytki. Za ten zestaw zapłaciłem prawie 18 dolarów. Przy czynieniu na złotówki około 50 zł. Smacznego. Krótki przegląd burgera. Jakiś kotlet, ale widzę, że odgrzewane, nie wiem, chyba chicken, ale nie takie jak na zdjęciu, frytki typowe. Jakoś to zjadłem, ale to jest idealne miejsce na odcinek typu oczekiwanie rzeczywistości, jeśli chodzi o jedzenie. Nieźle by się to oglądało. Nic, jedziemy dalej. Dobrze, chociaż kawa dobra. Hej! Przecinamy pasmo gór błękitnych. Może dużo nie widać, ale warto będzie kiedyś zrobić o tych górach odcinek, zapuścić się w kaniony. Można powiedzieć, że jeden z cudów świata, coś pięknego. Na pewno kiedyś zrobię o tym odcinek. Jazda super po Australii. Góra dół, góra dół. Piękne widoki. Jest się czym cieszyć. A tutaj jest typowe rancho z nazwą, ze swoją bramą. Tam sobie ktoś mieszka. W scenerii takich widoków. Piękny gór. A tutaj widać jedno z miejsc prywatnych. Ktoś zrobił sobie muzeum i pozostawił wszystkie auta, które chyba posiadał od dziada pradziada. Nie mogłem się oprzeć, żeby to nakręcić. I'm just talking for the camera. Beautiful. Zobaczymy jeszcze z tej strony. A tak się mieszka w Australii, ulica główna i jakiś wjazd na private property. Typowa, fantazyjna skrzynia, a gospodarz mieszka gdzieś tam 2-3 km na dole. Australia jest olbrzymia. Widać, że mieszkają dwie rodziny. Jedna brama zamknięta, pewnie jedna rodzina mieszka gdzieś tam 2 km,
a druga gdzieś tutaj 3 km. A tutaj już widać wjazd na więcej mieszkańców. Można nawet kupić jaja za 5 dolarów. Czyli po prostu bierzemy sobie stąd jajka. Zobaczmy. Wrzucamy 5 dolarów do skrzyni i nie potrzeba sprzedawcy. A tutaj jest jeden adres, drugi adres, trzeci adres, czwarty adres. Czyli wjeżdżając tą bramę, spodziewajmy się 4 gospodarstw. Australia, uczciwość ponad wszystko. Jeden z wjazdów do rancha i taki mini sklepik bezosobowy. Można kupić jakieś świeże rośliny. To jest wszystko opisane. Tutaj fresh po 2 dolary. Miód, świeży miód, nie wiem za ile. A tutaj jest, jakby ktoś nie miał drobnych, to może się obsłużyć. I są pieniądze, żeby sobie samemu wydać. Fajnie, że jeszcze jest jakieś zaufanie do ludzi, ale niestety tylko w takich specyficznych, bezludnych peryferiach Australii. Jesteśmy, dotarliśmy do tej miejscowości. Jeszcze raz powtórzę nazwę: Glen Davis. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z roku 1880, bodajże 6, gdzie pierwsi osadnicy, którzy przybyli tutaj z Europy, oczywiście przegonili rdzennych mieszkańców i zaczęli zajmować się tu rolnictwem. Z biegiem czasu odkryto tutaj ogromne złoża łupków tak zwanych, czyli alternatywne paliwo pozyskiwane z łupania skał. No i powiedzmy początek XIX wieku, New South Wales o tym oczywiście się dowiedział. Trzymali to w rezerwie i czekali aż do II wojny światowej, żeby zająć się komercyjnym wydobyciem. Kiedy wybuchła II wojna światowa, kryzys pozyskiwania, kupna i sprzedaży ropy naftowej ogarnął cały świat, więc szukano alternatyw. Dlatego też rząd New South Wales doskonale wiedział o złożach, które znajdowały się tutaj, w tej malutkiej miejscowości, i podpisano umowę z dużą firmą, bodajże Shell, który zaczął tutaj budować swoją potężną firmę i oczywiście do tego potrzebował ludzi. Zaczynano tutaj ściągać ludzi na potęgę. Pierwsi tutaj pracownicy i mieszkańcy żyli w spartańskich warunkach. Budowali sobie prowizoryczne mieszkania, często z jakichś dziwnych materiałów. Problem też był z dostawą wody, ale wydobycie ruszyło. Gdy wojna w Europie i na całym świecie trwała w najlepsze, tutaj wydobywano metodą łupkową pochodne ropy i dzięki temu zaspokajano potrzeby Australii. Ludzie zaczęli tutaj napływać, ponieważ była oferowana robota. Zaczęto budować socjalne budynki dla pracowników. Z czasem
Powstawały tutaj sklepy, było nawet kino, zakład fryzjerski, 3 kościoły. Po prostu zaczęło miasto tętnić życiem. Finalnie mieszkało tutaj już 2,5 tysiąca ludzi. Wszyscy pracowali w tej kopalni i interes kwitł aż do roku 1952. Z czasem wydobycie stało się już nierentowne, ponieważ pochłaniało to olbrzymie koszty. Nie znam się dokładnie na procedurze wydobycia tej ropy z tych, powiedzmy, skał, ale mniej więcej to wygląda tak. Trzeba wbić rurę od 2 do 5 km pod ziemię, potem wpuszczać jakieś płyny i tą rurą szczelną ściągać to pochodne ropy i potem można to troszeczkę iść tam w głąb, dalej z 5 km. Sporo wody też jest potrzebne do tego. W każdym razie stwierdzono, że wydobycie już nie generuje zysków. Miasto zaczęło upadać, a wróżono, że to miasto osiągnie wielkość około 100 tysięcy mieszkańców. Niestety wyszło jak wyszło. Ludzie zostali z niczym. Pominięto też tutaj linię kolejową i ludzie zaczęli opuszczać domy, szukać szczęścia w innych częściach tego stanu. Na dzień dzisiejszy jest tutaj tylko turystyka. Można się przekimać, przespać się w kempingu. Zostało tylko parę domków, a było ich kilkaset. Niestety, jak ludzie zaczęli to opuszczać po roku 1952, okoliczni mieszkańcy różnych miejscowości przyjeżdżali tutaj, rozkradali wszystko i uchowało się tylko kilka budynków w tym miejscu. Nazywane jest ten Glen Davis miastem duchów, ponieważ kiedyś tętnące miasto życiem nagle upadło prawie do zera. Ściągano nawet wtedy tutaj rurociągiem ponad 100 km świeżej wody, zbudowano wodociągi. W zasadzie niczego nie brakowało. Tak to właśnie bywa, gdy koszty wydobycia są większe niż sprzedaż. Po miejscowości zostało prawie nic. Tutaj teraz skręcimy w ulicę główną. Pozostałości to zaraz zobaczymy to, jakie to są budynki po lewej stronie, ale jak widzicie, położona jest w przepięknym miejscu wśród koronie gór. Oto jeden z tychże historycznych budynków, które się jakimś cudem uchowało. Jest to, wygląda przynajmniej na jakiś sklep. Zaraz podejdziemy bliżej. Tak, sklep, w którym można było się zaopatrzyć w różne produkty sanitarne. Proszę bardzo, wszystko stare. Jakieś urządzenia do operacji. Tutaj też. Być może jakieś lekarstwa. Adres Lot 14. Tak wygląda ten sklep tutaj.
tam dalej. Aha, chodźmy jeszcze tutaj. Tu jest butelki, buteleczki stuletnie. Niestety do środka nie wejdziemy. Miasto umarłych. Ja jako jedyny. Także, żeby nie spękać, potrzebuję natychmiast napić się piwka oraz zastanowić się głęboko nad tym, jak to jest. Całe życie gonimy za pieniędzmi. Jesteśmy gotów służyć panom, harować dla nich, a jak tylko oni natychmiast nas pozbawią pracy, to gonimy za następnymi. Przecież tu jest pięknie, cudowne miejsce. I just like that, 2500 ludzi się stąd zawinęło. Jest ziemia, jest woda. Wodociągi są cały czas używane, te z 1940 któregoś roku. A jednak miasto zamieniło się w miasto duchów. Trzeba się zastanowić, czy warto jest za wszelką cenę gonić za pieniędzmi. A tu, proszę bardzo, cisza i spokój. I tutaj jakaś też już dekoracja tylko została. Kolejny budynek, który się tutaj jeszcze uchował. Jest to butcher, czyli sklep mięsny. Choć nazwy już niestety nie ma. Nie zachowała się. Zostały tylko, można powiedzieć, zgliszcza. Ale budynek ceglany, podsufitka zerwana. Nic więcej. Tutaj jakiś opuszczony domek. Może letniskowy. A dalej to już są prywatne domy ludzi, którzy zdecydowali się wykupić działki i stworzyć sobie tutaj warunki na odpoczynek. Kopalnia mieści się tam. Zaraz wsiadam w brykę i spróbuję ją odnaleźć. Także jak widzicie, 2500 miasto zrównane z ziemią. Ludzi brak. Miasto duchów. Droga do tej kopalni jest tylko taka. Musimy jechać dookoła, ponieważ od strony miasteczka jest łatwiejsze dojście, ale teren stał się prywatny i ktoś wykupił wszystkie te drogi dojazdowe i robi jakieś wycieczki, ale dostałem wskazówki od lokalsa, że mogę dostać się od tyłu metodą nielegalną i zobaczyć tą kopalnię. Jadę obczaić ten teren. He,
Chyba powinienem zmienić auto na jakieś 4x4. Nieźle. Takie gady. Patrzcie. Widzicie go? Tu zastałem ruiny, pozostałości. Z pewnością po tych mieszkańcach. Proszę bardzo, tu i tam jeszcze jest dalej. Nie chcę chodzić po tych krzakach, bo właśnie zauważyłem jakieś gady takie dosyć większe tu latają po trawie. Czekamy do auta, bo jeszcze jakiś wąż mnie capnie. Zobaczcie tutaj jakieś kolejne ruiny. Został tylko jakiś komin. Wszystkie mury z chaty rozebrane. Po lewej stronie kolejne pozostałości po mieście. Także no kiedy, jakieś 70 lat temu to wszystko rozebrali i wynieśli. Miasta nie ma. Było i go nie ma. Wilki, lisy. Wracamy się, czy ryzykujemy? Tu widać jakieś metalowe części, pozostałości z tych kopalni. Tu kolejna z tych koparek. Tutaj też. Mamy małą rzeczkę do przejechania, ale nie ma problemu. Co dalej? Zobaczmy. Kemping, lockdown 600 metrów. Bieg. Mi się wydaje, że teraz się muszę zastanowić, w którą stronę. Poczekajcie. Dojechałem do parkingu. Jak widzicie, to też są pozostałości z tej kopalni. Idziemy tam 600 metrów w górę i powinniśmy ujrzeć tą kopalnię. A zaparkowałem kompletnie w lesie. Nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Na pewno może być jakaś groźna zwierzyna, więc natychmiast powinienem znaleźć sobie jakiegoś badyla. Lećmy tam w górę. Jest trochę schodów do pokonania. Widzicie? Tam na dole jest ta kopalnia. Zobaczymy. Podejdę do płota i zobaczę. Tu jakiś komin, jakieś budynki. Tam jakiś budynek, tam kolejna. A, tędy można nawet dojechać. A tego to się nie spodziewałem. Zaraz się włączę. Ktoś wykupił tu kopalnię. Jak widzicie, jest teren prywatny. Można to zwiedzać po zakupie biletu i prawdopodobnie tylko w soboty. Te jaszczurki są groźne. Zobaczcie. Ja nie wiem, czy one atakują ludzi. Spadaj, bo ja tutaj mam sprawę do załatwienia. Wąt! Co na mnie nie widzi? O kurde. Trzeba znaleźć alternatywę na inne podejście. Tu jaszczurka. Nie wiem, gad jakiś jaszczurka. Jakieś pół metra długości. Ale idzie sobie spokojnie, także nie zaczepiamy. Tak to wygląda. Dziury w płocie brak. Nie chcę się narażać. Kopalnia jak kopalnia, zrobię jeszcze z daleka. A, wezmę sobie jeden kamień do ręki. Just in case. Jakoś te gady mnie przeraziły. Jeszcze raz ujęcie na kopalnię. Jest tu. Tam są jakieś budyneczki. I w oddali następnie
bardzo duży budynek, choć częściowo chory. I to będzie wszystko z tej kopalni. Wracamy. Kolejny exercise w Australii. Tu nie ma nic za darmo. Każda atrakcja kosztuje ogrom wysiłku. Wszystko z buta. Żadnych dogodności, żadnych sklepów. Trzeba się zaopatrzyć w wodę. Najlepiej się najeść. Nie mam sygnału w telefonie. Także jakby coś się stało, odpalam racę. Jest godzina 5:07. Jestem w lesie, który jest totalnie wysuszony, tak jak i ja. Easy w Australii. Zapraszam do lajkowania. Zapraszam do komentarzy oraz do subskrypcji. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich zwariowanych projektów, że o mało co nie wyzionę ducha, to komentujcie. Niech się kanał rozwija. Niech leci daleko, daleko w świat. Podaruję wam odrobinę moich przygód. A tymczasem to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wasz cenny czas i zapraszam za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!